Jest z nami legenda polskich sportów walki, medalista olimpijski. Boks, nie sportu walki. A boks to nie jest sport walki? Sport walki, ale to nie jest tak ogólnie, proszę, proszę mnie nie podpinać pod sporty walki, doprecyzujmy. Jest więcej różnych innych sportów walki, których no, ja nigdy nie brałem udziału. Więc... To doprecyzujmy, dwukrotny medalista olimpijski w boksie. Wróćmy do walki ostatniej Tomasza Adamka z Witalijem Kliczką. Tomaszowi Adamkowi zabrakło argumentów, żeby pokonać Ukraińca. No ja myślę, że nie tylko argumentów. Kliczko potraktował go jak ucznia. Po prostu nauczyciel i uczeń pokazał mu, jak się boksuje. Pokazał mu to, czym on go straszył. Szybki lewy prosty. Jaki szybki lewy prosty? Szybki lewy prosty pokazał Kliczko, prawda? Zdeklasował go nieomalże. Ja byłem jednym z niewielu, którzy stawiali na Adamka. Bo prawdę mówiąc, ja widziałem możliwość i Tomek do tej walki, przed tą walką miał takie możliwości, według mnie, że teoretycznie mógłby Kliczkę pokonać i nie zrobił tego, nie wykorzystał tej szansy, a Kliczko się przygotował tak, żeby właśnie zrobić to, co zrobił, pokazał mu, gdzie jest jego miejsce i wydaje mi się po tej walce, żeby Tomek zrezygnował z wagi ciężkiej, bo jeżeli to są pieniądze, jeżeli o to mu chodzi, żeby dużo zarabiać, to ja dam przykład, że De La Hoya, waga średnia, 136 milionów chyba, czy 430 milionów zarobił w czasie kariery bokserskiej. Pacquiao, nasz ten... Pacquiao to już jest w ogóle waga tyle kategorii. Ale waga nie ciężka, no. I też są te duże pieniądze. Ale to jest chyba kwestia też tego, że w wadze ciężkiej są przeciwnicy, za których sponsorzy będą skłonni zapłacić pieniądze. Natomiast w wadze cruiser... Adamek nie ma się z kim bić po prostu, jest za dobry. No nie powiem, bo tu bym się z panem, wie pan, troszkę posprzeczał. Ja bym panu dał parę przykładów, gdzie Adamek by miał nikłe szanse. Bo w Europie mamy dużo bokserów cruiser, w Europie, którzy mogliby być bardzo godnymi, jeżeli pan już tak uważa, że Tomek jest taki na tę wagę. No był mistrzem świata, ma pan rację, to jest argument niewątpliwie. Natomiast boję się, że gdyby się tak rozejrzeć wśród bokserów tej kategorii, no to ja bym tu się zastanawiał, czy są... No, gdyby musiał przejść zbijanie wagi, no to wszystko... No niekoniecznie, bo to jest 8 kilo przy tej wadze. Jak się ma 108, a robić 8 kilo do 100, to przecież to jest żaden trening. Bo ja na jednym treningu rzucaliśmy w amatorstwie po 2-3 kilo. Są tego dowody, dokumenty medyczne. Józef Grudzień 3200 rekord pobił w Czetniewie na jednym treningu. 2 godziny treningu, 3 kg 200 gramów. No. Czyli to nie byłby także taki duży to problem. Nie jest duży wysiłek, także, a szczególnie przy wadze 100 kg. To już jest on, ja mówię tutaj o kategorii 60 kg, bo jak pamiętamy, Józef Grudzień niż olimpijski w wadze lekkiej. Także to jest różnica 65 kg, a 100 kg, prawda? Także. A pojawiają się też takie argumenty, że bracia Kliczko obaj są poza zasięgiem obecnie każdego boksera na świecie. Natomiast Tomasz Adamek wśród tych poniżej Kliczków jest bardzo dobrym pięściarzem wagi ciężkiej. Powiem panu, że Tomek jest w ogóle bardzo dobrym sportowcem. Ja go bardzo szanuję. To jest fajny człowiek, fajny kolega. Wspaniały sportowiec, tylko nie kategoria ciężka. Tu nie ma przeciwnika, bo ja panu dam przykłady tych z Grantem. Ta walka była bardzo równa. Proszę przypomnieć sobie 6. rundę, gdyby nie gong, to byłoby po walce. On udaje, że tego nie pamięta, ale to przy każdej powtórce niech sobie na to popatrzy. No Grant to był takim przetarciem przed Kliczką, bo chcieli wziąć no tak, ale no dobrze, no ale to jeżeli już się bierze takiego i tu już jest problem, no to proszę sobie wyobrazić, co by się stało teraz. Oni przymierzają się do kolejnych, troszeczkę słabszych teraz. Nie wiem, kogo oni tam przygotowują. Tomek powiedział, że jeszcze jest wielu, którymi on chciałby jeszcze walczyć. Mnie się wydaje, że Tomek powinien zrezygnować z kategorii ciężkiej, wrócić do cruiser i być tym Pacquiao wagi cruiser, czy tym De La Hoyą właśnie wagi cruiser. Być tym drogoszem, mówiąc po polsku, swojej kategorii. I wtedy i przeciwnicy się znajdą, i pieniądze będą, i zdrowia zaoszczędzi. Bo jeszcze jest jeden ważny problem. Proszę wziąć pod uwagę, jak jego wygląd po tej walce. Proszę pamiętać, tam było kilka knockdownów, tam były zachwiania. Ja nie mówię o tych liczonych knockdownach, ja liczę o tym, ja patrzę po tych ciosach, po których on powinien być liczony, po których w amatorstwie walka byłaby przerwana. Patrzyłem na narożnik, patrzyłem na tych wspaniałych trenerów, którymi Tomek się zachwyca. Ten Roger Bledur nawet nie mrugnął okiem, kiedy jemu groziło takie niebezpieczeństwo. To po co jest ten trener w narożniku? A poza tym w ogóle on potem po co ci mówił, trenerzy? Że on już chciał poddać walkę w pewnym momencie, ale jak to chciał poddać? Sędzia patrzył dwukrotnie na niego.
i dopiero podjął tak decyzję. Tak się tłumaczył. To... No, no tłumaczy się, ale o czym to świadczy? No, albo nie podejrzewam go o brak fachowości, ale no nie wiem, o co go podejrzewać, bo Tomek, gdyby miał cios Tysona, to można dać szansę facetowi, który, a może trafi, ale czym on trafiał? On zadał Kliczce jeden cios. Widział pan, jak Kliczko po walce wyglądał, bez śladów żadnych. Komentarze w internecie były, że jak po powrocie z zakupów. W ogóle jeden cios tam był taki, po którym głowa mu troszkę została, odchylił głowę, żeby ten cios tam powiedzmy... Ale to chyba też jest tajemnica Kliczki, że on ma 40 lat, świetnie się trzyma, bo on nie za dużo ciosów otrzymał. No ale on w ogóle rzadko otrzymuje, bo on nie lubi otrzymywać. Na tym polega jego fenomen, no to jest bokser, który nie lubi dostawać. On jak dostaje, to był przypadek, że on przegrał przed czasem przecież, bo on nie jest takim bokserem, który chce przyjąć, czy umie przyjąć. Tomek jest fenomenem, jeśli chodzi o wydolność, ale to wszystko, proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Każde wstrząśnienie, każde zaburzenie równowagi, pan zapyta każdego neurologa, kogoś, kto się zna na tej psychicznej stronie życia ludzkiego, to co reaguje, o wszystkim decyduje mózg. Każde zaburzenie równowagi to jest mikrouraz mózgu, to są mikrowstrząsy i one się kumulują. To nie ma tak, żeby to zostało gdzieś tam wyrzucone, wie pan, do śmietnika, to zostaje. I oby Tomek zdążył wydać, bo to jest jeszcze problem, zarobić pieniądze może się udać, ale żeby jeszcze miał czas na to, żeby je wydać, bo to też jest bardzo ważne i dlatego apeluję przy okazji, zresztą już się wypowiadałem parokrotnie w tej kwestii, apeluję, żeby się zastanowił, bo tego się nie odkupi. Niestety jest to taki zakup, którego nie, za żadne pieniądze. A czy teraz komentatorzy nie uznaliby powrotu do wagi lżejszej jako ucieczki, jako tchórzostwa w cudzysłowie? No nie ma takiego, ktoś kto wchodzi do ringu, ktoś kto ma takie już za sobą, taką historię, nie można go nazwać tchórzem. Ktoś, kto stacza ileś walk w boksie, ktoś w ogóle, kto wchodzi nawet w amatorstwie, wchodzi do ringu, to wyklucza się tchórzostwo, bo to tchórz nie wejdzie do ringu. To jest oczywiście strach, bo każdy się boi, normalny człowiek ma uczucie strachu, ale nie tchórzostwa. Tchórzostwo to jest coś nam nieznane. My się obawiamy o zdrowie, obawiamy się o porażkę, obawiamy się o to, że ktoś może, komuś się ta walka może nie podobać, o opinię, o gwizdy na widowni, bo coś nie wychodzi. Bywają takie sytuacje. Aktor też może być wygwizdany, prawda? Trema taka. Trema, to są rzeczy, poza tym jest to poważne traktowanie odbiorcy. No Tomek bardzo szanuje kibiców. Jak jemu przykro było w tym momencie, tak, kiedy on sędzia... Przepraszał. Tak, on to robił dla kibiców. W nim jest dużo wartościowych rzeczy. Tylko na pewno, ja teraz, kiedy powiedziałem, że na pewno Tomek pokona Kliczkę, bo ja, mając takie możliwości, widziałem szansę, gdyby on walczył normalnie, gdyby był przygotowany normalnie, gdyby tam w narożniku był Gmitruk, gdyby w przygotowaniach brał udział Gmitruk, to na pewno może by przegrał, ale na pewno nie przegrałby tak. No. Mi się wydaje, że należy trzymać nadal kciuki za Tomasza Adamka. Nieważne, w której walce decyduje się dalej kontynuować swoją karierę. Ja sądzę, że kciuki będę trzymał, bo to jest bardzo, ja go bardzo szanuję i lubię. Chyba szacunek wszystkich Polaków swoją postawą. Wszyscy mu dziękują, wszyscy są dumni, że mamy takiego sportowca, ale powinien przemyśleć, bo są pewne możliwości. Wydolność ludzkiego organizmu jest ograniczona. Są pewne możliwości, górna półka gdzieś istnieje i on tę górną półkę już powinien dostrzec teraz, że to jest już dalej nie przejdzie. I te warunki, jakimi on dysponuje, te umiejętności nie pozwolą mu na to, żeby Powietkina pokonać, żeby Czagajewa pokonać, czy nie będę już wymieniał kolejnych mistrzów, których prawdopodobnie już nie pokona teraz. No. Poza tym on po tej walce będzie musiał długo odpoczywać, bo coś po niej zostanie w jego psychice i w fizycznym odbiorze kolejnych ciosów, na które no jest narażony. Ta lewa ręka jest ciągle opuszczona, ten prawy ciągle wchodzi, widział pan jego lewą stronę. Wyglądało to paskudnie. Także apeluję do niego i będę apelował. Tomek, o jednej rzeczy ważnej pamiętaj, o zdrowiu. Powrót, pieniądze to nie wszystko. Powrót do Cruiser, odzyskać, nie obawiać się tam tych pseudokibiców, że komuś to się będzie podobało lub nie. Czy ja wygrywam 100 metrów, czy Irena Szewińska potem wygrała 200, a potem jeszcze 400, to jest źle? A jak wróci po zwycięstwie, liczy się wynik. Jeżeli będzie mistrzem świata w wadze Cruiser, to i przeciwnicy się znajdą, i sponsorzy, i pieniądze, i będzie i sukces, i zdrowie, i kasa. Jasne. I tego mu życzę. My tego również życzymy i serdecznie dziękuję za Bardzo rozmowę. Bardzo dziękuję.